No siemaneczko, długo czasu, za długo nie minęło. Nagrywam kolejny filmik, tutaj będzie o perfumach. Głównie będą kilka rzeczy, tylko takich jeszcze kosmetycznych, oprócz perfum. Ale chciałam właśnie nagrać kolejny filmik, aby nie przeciągać, bo tam już wyszło nam ponad 20 minut. A wiem, że im się dłużej ogląda i gada, ogląda gadającą osobę, o jednym, że tak powiem, to jest trochę to monotonne, dlatego też robię drugi filmik. Zaczniemy od Oriflame'u i od perfum, które sobie zamówiła moja siostra. Ja mam takie same, już otwarte, a tutaj Wam pokazuję jeszcze w oryginalnej wersji zapakowanej. To jest to Love Potion Sensual Ruby i to jest... To jest 70 ml, nie, 50 ml. Przepraszam. Bardzo ładny perfum. Taki słodki właśnie, a ja uwielbiam słodkie perfumy i przypadł mi bardzo do gustu. To jest taki flakonik, bardziej taki okrągły, podłużno-owalny bardziej, z taką jakby czapką, ja to się śmieję, że to wygląda jak czapka czarownicy. Z takim szpicem. O, właśnie, brakowało mi tego słowa. I teraz co? Jeszcze Oriflame. Tutaj mamy, moja siostra zamówiła sobie kremowy żel pod prysznic, os zapachu dzikiej jagody, wild blueberry. Tak, jest pięknie zapakowane, w sensie zabezpieczone, także nawet nie mam możliwości, aby go powąchać, ale na pewno jeśli chodzi o jagodę, zapach to jest super. Tutaj mamy balsam do ust. Jezu, ale te perfumy mi tu pachną. Nie wiem. Z balsam do ust. Słuchajcie, każdy na pewno, jak nie używał, to widział te masełka do ust, balsamy. One mają takie śliczne opakowania. Są różne wersje, różne zapachy i różne działania mają. Ten ma za zadanie ochronne. To jest chyba typowo ochronne. Protecting Balm. Tu nic więcej nie jest napisane. No nie będziemy otwierać, bo nie, moja siostra sobie sama otworzy. Nie będę tutaj nic, bo wiadomo, że każdy kosmetyk ma swoją datę przydatności. I co się zdziwiłam i na przykład każdy pewnie słyszał o mamie ginekolog, tak? O tym, że sprzedaje jakieś tam bieliznę, tak, przyjazną dla kobiet, nie tylko. Moja siostra piżamy sobie tam kupuje, zestawy, takie sety podomowe, dresy. Mój szwagier nawet piżamę też sobie tam zamówił i są obydwoje bardzo zadowoleni z tych jakości tych materiałów. Ceny są takie ani nieduże, ani nie małe. Myślę, że przystępne. Nie wiem, ile kosztowały te rzeczy. Siostra zamówiła sobie, to jest błyszczyk do ust, on jest bezbarwny. To nie wiem, czy będę otwierać. Zdrowa cera to nie tylko odpowiednia pielęgnacja i ładny makijaż, ale również dbanie o aktywność fizyczną, widzicie, zdrową dietę, regularne picie wody, unikanie alkoholu i niepalenie papierosów. Czyli tu wszystko jest stricte skupione na zdrowiu. Tak? Fajne opakowanie, taki tutaj mamy pudrowy róż z takim złotym, to jest taki złoto-różowy napis, różowe-złoto, o, ten deseń, pójdziemy, wiecie co, boję się moje paznokcie, ale wierzę Ci, Katarzyno, że one mi się nie zepsują. Kasia, pozdrawiam serdecznie, o ile mnie oglądasz. Przyjdę, kochana, do Ciebie 9 marca, w dniu... Dzień po dniu kobiet. A tutaj też zaraz o tym opowiem. Taki mamy przezroczysty ten błyszczyk do ust. Pewnie taki nawilżający. I tutaj mamy RP Beauty. Boże, jak mi te perfumy tu pachną. I słuchajcie, w sklepie RP Beauty możemy również kupić, uwaga, uwaga, perfumy. Też ciekawostka jak dla mnie, bo nawet nie wiedziałam o tym. Magdalena, wybacz, porwałam Ci
właśnie opakowanie. Zobaczcie, siostra. O, jak to pachnie. No przepięknie. To czuć przez pudełko, rozumiecie? RP Beauty. Zobaczcie, na każdym opakowaniu to jest wszystko tak minimalistycznie, tak? Na każdym opakowaniu jest rysunek, jak wygląda flakonik. I zobaczcie, rzeczywiście, otwieram. I mamy tutaj taki perfumik, taki jak na opakowaniu. To jest bardziej na wiosnę, lato, taki właśnie bardziej kwiatowy, London. Nazywa się Perfum London, proszę bardzo, RP London. Nie wiem, nie ma tutaj składu wypisanego. Jeżeli znajdę gdzieś na stronce, to podlinkuję. Ale zapach bardzo ciekawy. Chyba nie mogę do niczego porównać, bo nie znałam takiego wcześniej. Także powiem Wam, że super. Ale zobaczcie na to już. Na pewno wiem, że w Dubaju mi się bardziej podoba. Ale nie tylko ze względu na buteleczkę. No zaraz Wam pokażę, jak wygląda buteleczka. Kochani moi, paznokcie na pewno się nie pójdą. Dobra, wiecie co? Wezmę sobie coś tu podważenia. Wróciłam. Sorki. Tak, już tu wyciągam. Dan, tararam, dan, dan. Zobaczcie. RP Beauty. RP Beauty, dobrze. RP Dubai. I on jest taki wieczorowy. Dosłownie. Słodki, taki chyba taki, wiecie co, elegancki, o, tak bym to nazwała, że ten bym, to jest taki dzienny perfum ten London, bardziej wiosenno-dzienny, a tutaj typowo nocny, ciężki taki, słodki. Zobaczymy, jak on się będzie nosił, bo jeszcze nie testowałam, a nie chcę tutaj ubiegać siostry, gdyż to jest jej, więc... Musimy poczekać, aż przyjedzie Magdalena i sama zrecenzuje może własne odczucia. Okej, okay. Pakuję to z powrotem i słuchajcie, z tym Made in Lab ja się tak bardzo ucieszyłam, nastawiłam na to i w ogóle, tak jak mówiłam w wcześniejszym filmiku, ale zrobił się mały psikus, gdyż jeden flakonik, zamawiałyśmy 6. Ja 3 i moja siostra 3, łyka kawy sobie wezmę. Ale gul. I po prostu przyszło pięć opakowań, jedno nam dziś zaginęło, nie wiem, no ale paczka była zamknięta oryginalnie, także raczej wątpię, żeby gdzieś tam w trakcie dojazdu do nas, przesyłki, coś nam się wydarzyło, dlatego myślę, że gdzieś tam w sklepie na początku przy pakowaniu po prostu jedno opakowanie nam gdzieś umknęło, no ale nic, to napisałam już maila i mam nadzieję, że no przez weekend pewnie nie pracują, więc wybaczam im to, ale mam nadzieję, że po weekendzie ta cała sytuacja się wyjaśni. I tak, zacznijmy, to są Magdy, mój jest ten, mój jest... Aha, dobra, tu jest 157 i to też jest moje, tam są te dwie Magdy. Dobra, to ja sobie po prostu tak zrobię. Najpierw pokażę to, co ja zamówiłam. Zamówiłam 3, 168 i to jest Lolita Lempicka. Inspirowane perfumami Lolity Lempickiej. I sobie te otworzymy, bo tego nigdy nie wąchałam, a oglądałam So Beauty. Sara, również Cię pozdrawiam. Jeżeli mnie oglądasz, to jestem bardzo szczęśliwa i jest mi serdecznie bardzo, bardzo miło. Nigdy nie wąchałam Lolity Lempickiej, jakkolwiek by to brzmiało jej perfum, także zobaczmy. Tutaj mamy kategorię owocową i mamy tak, nuty głowy, ananas, cytryna, anyż, drzewo różane, serca, konwalia, róża, jaśmin, lukrecja, baza, migdał, fasola, tonka, wanilia, heliotrop. Jeżeli chodzi o tonka, to już wczoraj się uśmiałam przy tym, ale powiem to jeszcze raz. Tylko wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi.
Tong kojarzy mi się z moją siostrzenicą, Lalusia, bardzo Cię pozdrawiam. Moja siostra pewnie tam, jeżeli ogląda, to też ma niezły ubaw. Nie wiedziałam w ogóle, że jest coś takiego jak fasola Tonka. I to mnie tak bardzo rozbawiło. Także, jak to mówi? Jak to się mówi? Że jest i zabawa, i nauka w jednym. Można się pośmiać i czegoś nauczyć przy okazji. I jeszcze nawąchać. Co to są za tonki te? Otwieram znowu tak nieładnie, ale nie chcę popsuć sobie pazurków, bo są prześliczne, wiosenne i chciałabym, żeby... O! Zobaczcie, jest opakowanie 168 i zaraz... Ło! No bo to są setki. I te perfumki są w cenie 39,90, jak na tą chwilę. Nie wiem, jak będą długo w takiej cenie, bo normalnie setki są po 5 dyszek, także mamy dyszkę w kieszeni. Uwaga, psikam. Czy Sara ma podobny gust do mojego? Aż jestem ciekawa. Uwaga. Ojeny. Przepadłam, słuchajcie. Przepiękne. No. Sara, dzięki. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo ładny perfum. Ej, no naprawdę taką wiosnę już totalnie poczułam. Polecam. Jeżeli ktoś wie, jak to pachnie, no to super. Ale ja nie wiedziałam i... To jest to. To jest moje. To jest po prostu moje. Bo te resztę to wiem, że to są moje ulubione. Oryginalne. Wiem, jak pachną i właśnie albo sobie przetestuję. W sumie moje, a czemu nie? Dobra, kolejny mój sobie zamówiłam 67 i to jest Dior Hypnotic Poison. Jezu, kocham te perfumy, kocham oryginały. Jestem wierna od, nie wiem, chyba już 10 lat tym perfumom. Fakt, że rzadko kupuję oryginalne. Ale ten, ale takie za 40 czy tam 50 zł setki to... Pff. Mogę brać w ciemno i powiem Wam, że będę się psikała nimi i nie będę oszczędzać. Mamy tutaj kategorię orientalną. Tu mamy wszystko, zobaczcie, pięknie opisane. Naprawdę, Made in Lab bardzo się postarało. Więcej zapachu, mniej marketingu. Żegnajcie fikuśne butelki, nazwę, etykiety i wysokie ceny. Pozbawiliśmy nasze perfumy wszystkiego poza zapachem, bo to jedyne, co liczy się w perfumach. I powiem Wam, że to chyba wygrywa u nich. Bo nie dość, że robią naprawdę bardzo podobne, prawie że identyczne, to jeszcze właśnie tutaj wszystko takie jest minimalistyczne. A nie muszę się, nie, jeżeli coś jest za bardzo reklamowane i tak krzykliwe, to chyba ludzi bardziej zniechęca niż zachęca ostatnimi czasy, tego co ja zdążyłam zauważyć. I teraz tak, mamy kategorię orientalną, składnikiem, nie będę tego czytać, bo każdy wie. Nuty głowy, kokos, śliwka, morela, nuty serca brazylijskie, drzewo różane, jaśmin, kminek, tuberoza, róża, konwalia. Natomiast bazą jest wanilia, piżmo i drzewo sandałowe. No po prostu już nie mogę. Ale ta Lolita tu mi pachnie, lempicka. Naprawdę, wow. Zobaczcie, różowe są. Tak jak te. No, nawet... Powiem Wam pewnie... Uwaga, zaraz, zaraz. Przepadłam, słuchajcie. Po raz kolejny. Boże. Ale się napsikam tutaj, będę... Ale się będę psikać, Wspaniale. Wspaniale, zobaczcie jakie ładne. Zobaczcie jakie to jest... Proste i ładne, eleganckie przede wszystkim. Tu mamy wszystkie Your nose knows what's inside. Yes, exactly. My nose knows. Można się przy okazji jeszcze pośmiać. I ostatni perfumik, który sobie... Kurczę, jeszcze te, wiecie co, Libre moja siostra zamówiła sobie, ale to za chwilę. Nie. Tutaj mamy coś kwiatowego. Gruszka, mandarynka, bergamotka, nuty głowy, serca pomarańcza, jaśmin, neroli, a tutaj wanilia, bursztyn, białe piżmo, żywica benzoesowa. A tu są kwiatowo-cytrusowe. 157 to jest Prada Paradise. O właśnie,
I to też u Sary widziałam. U Sary. Sara razem z Ewunią. Sara razem z Ewą nagrywały wtedy vloga bodajże, bo Ewa była u mnie na kilka dni. Przepraszam, że tak tutaj hałasuję, szeleszczę. I tak jakoś dziewczynami się zainspirowałam. Mówię, napisałam do siostry, moja siostra. Mojej siostrze za wiele nie trzeba mówić, jeśli chodzi o perfumy. Tymże sposobem zamówiłam sobie też 157. I to jest Prada Paradise. Nigdy również nie wąchałam Prady Paradise. Słuchajcie, już chyba teraz nie wiem, gdzie mam siknąć. Dobra. Gdzie co? O, wow! Myślałam, że będę je oddawać, ale nie. To jest też moje. To jest też... To zrobiło wielkie wow u mnie. Prada Paradise. Chyba jeszcze bardziej niż Lolita Lębicka. Mhm. Kwiatowe, cytrusowe. To jest coś pięknego. Słuchajcie, 40 zł, 40 zł, dziewczyny, bierzcie, idźcie, kupujcie, zamawiajcie. Perfum nigdy za wiele. A tutaj mam jeszcze dwa flakoniki. To moje siostry są akurat. Tutaj mamy numerek 50 i 73. Nie doszła do nas 17, Karolina Herrera, ta szpileczka. Ale każdy wie, jak Karolina Herrera pachnie. Natomiast 73 to, co tu ona sobie zamówiła, Manifesto Yves Saint Laurent i YSL Yves Saint Laurent Libre, czyli aha, czyli ona wzięła z innej firmy jakby, dobra, 50, 73, Manifesto, Magdalena odpakowuje, wiecie co, albo nie będę odpakowywać, bo już teraz nie będę nic czuć. Ja sobie te dwa perfumy pozostawię, bo już tak mi się wszystko zmiksowało. Te dwa perfumy mojej siostry sobie zostawię do nakręcenia następnego filmiku. Ale powiem Wam, że jestem bardzo, 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 bardzo na tak... Jezu, to 157 Prada Paradoks. Paradoks, nie Paradise. Paradoks, przepraszam. To jest rzeczywiście paradoks. One chyba mi się bardziej podobają niż te dwa, niż mój Hypnotic Poison i ta Lolita Lempicka. Wszystkie są fajne, ale to jest coś dla mnie. Zobaczcie, jak to dobrze czasem coś nowego w ciemno sobie zamówić. I jeszcze co bym chciała Wam powiedzieć. Co bym chciała Wam powiedzieć, to, że zamówiłam sobie te Rebunie na Vinted. A co? Właśnie dlatego, że idę na Dzień Kobiet 9 marca. Dlatego też najpierw idę na paznokcie, później z koleżanką, którą idziemy razem na imprezę. Mówiłyśmy się u niej, przyjeżdża fryzjer. Przepraszam, który będzie nam robił fryzurki, jakieś tam jakieś delikatne opięcia, może fale, coś tam takiego nieszalonego, ale kupiłam sobie. Mam ładną sukienkę, ale to wszystko Wam pokażę, może jak będę się szykować. Poproszę Sylwię, czy by się zgodziła, abym nakręciła gdzieś tam jakiś makijaż, jak robimy przygotowanie na ten dzień, ale zobaczcie. Ona tak pięknie błyszczy. Mam takie czarne buty, kozaki, mam czarną sukienkę, mam czarną torebeczka, ale torebeczka jest błyszcząca i do tego mam taki czerwony, taki krwisto-czerwony sweter, takiego misia. Jezu, jak ja go zobaczyłam i ja to już sobie widzę wszystko, będę miała tak czerwone usta, czerwony swetr i będę miała paznokcie coś z czerwienią. To już sobie tak wymyśliłam, ale Boże, ta torebka, zobaczcie, zobaczcie jak to błyszczy. Są cekinki. Ona na zdjęciu nie wyglądała tak pięknie. Ja się normalnie zakochałam. Jeszcze ten kształt listka. Tutaj mamy... To jest jeszcze z metką. Ja zapłaciłam za nią grosze. Grosze. Nie wiem, co to jest za firma. Świat torebek. Torba wizytowa. To jest jakaś w ogóle polska. Zobaczcie. Jest opisane. Z Radomia. Sposób użytkowania i konserwacja. Wilgotny wyrób, suszyć w temperaturze pokojowej,
z dala od źródła grzeczego, grzejnego kurz i błoto usuwać za pomocą czystej ściereczki lub tamponem z zgrzanym wodą. Po prostu, Jezu, nie wiem ile ta torebka ma lat. Może dużo, może nie. Nieważne, ja jestem nią zachwycona. Zobaczcie, Boże, jak ona pięknie błyszczy. Cudo. Za grusze. Słuchajcie, naprawdę polecam. Ja już tak się teraz nauczyłam, że jeśli chodzi o ciuchy, to tak, bielizna, skarpetki, majtki, staniki, buty, to staram się kupować nówki. Jeśli chodzi o ciuchy, torebek też nie kupowałam z Vinted, ale zobaczcie, ona jest z metką, więc była nienoszona, no wiadomo. Ale jeśli chodzi o ciuchy, to dawajmy im drugie życie, bo ja mam 3 szafy ciuchów i jutro zaczynam robić porządki i sprzedawać te ciuchy, których ja tak naprawdę nie noszę. Bo no właśnie na Vinted będę sprzedawać, bo po co mi 3 szafy ciuchów, które niektóre są raz założone i po prostu na jakieś wesele coś i sukienka wisi. Ja tej sukienki już drugi raz nie założyłam. I ona mi tylko marnieje. Marnuje mi się w szafie. A ktoś może, komuś się może spodoba, ktoś się może tak zakocha jak ja w tej torebeczce. Słuchajcie, jest malutka, ale jest pojemna. Tutaj mi wystarczy miejsca na, otworzę ją jeszcze. Wystarczy mi miejsca na telefon, szminkę, jakąś perfumetkę wezmę, bo nie będę brała dużych perfum, wiadomo. I nic więcej mi nie, telefon, no i jakąś kartę, czy tam pieniądze. Na taksówkę z powrotem. Ale zobaczcie, no. Ja jestem zakochana. Naprawdę. I tak jak mówię, na Vinted będę od jutra sprzedawać swoje ciuchy. Mam też mnóstwo ciuchów po moim synku. Część się na pewno dla kogoś tutaj ze znajomych przyda, ale część będę chciała po prostu sprzedać, bo nawet w tym czasie mam ich za dużo. Bo trochę mnie poniosło. Od mojej siostry dostałam pełno ciuchów. I co jeszcze? Od moich cioć, w sumie Tymka cioć, moich takich bardziej przyjaciółek, że tak powiem, dostaję od teściowej, od babci w sensie Tymka jakieś ciuchy. I on jest za mały. Wiadomo, te ciuchy się niszczą, tak? Ale i tak się wydaje, że ma ich za dużo. Także nawet te, których nie nosi teraz, a stoją w szafie, leżą tak naprawdę i z nich nie korzystamy, to po prostu wrzucę. Już część posprzedawałam, fakt faktem, że idzie mi to. Ale czasami się zdarza, że nawet człowiek, ktoś nie chce kupić za 5 zł. Także, no nic, no trudno, może znajdą się chętni chociaż na te moje sukienki, których nie noszę i spodnie, bo są spodnie, z których powyrastałam. Okej, nie wiem na czym skończyłam, ale bo tutaj synuś do mnie przyszedł, a ja stwierdziłam, że nie będę pokazywać syna w internecie, także musiałam przerwać na chwilę z nim porozmawiać, nakręciłam z nim filmik dla użytku domowego i tak po prostu, co chciałam jeszcze, aha, że będę sprzedawać ciuchy na Vinted, tak. Jutro robię porządki, jeżeli wszystko pójdzie według mojego planu, bo nie zawsze tak jest, jak się chce. I często mi tam coś wypada, niestety. Na szczęście w tym czasie mam tylko jednego gościa, który będzie na dłuższy czas, więc jakby sprzątanie mi odpadnie i będę mogła poświęcić się innym rzeczom. Ale to nie zmienia faktu, że zawsze, tak jak mówię, zawsze się cieszę, jak do mnie ludzie przyjeżdżają. Ja naprawdę, czy to jest jakieś szczęście, czy po prostu... Jak, mam nadzieję, że to szczęście będzie trwało cały czas, że zawsze będę trafiać na super gości do tego czasu, do tego momentu. Nie mogę nic powiedzieć. Może za krótko jeszcze zajmuję się tą agroturystyką, ale... Chyba nie było jeszcze takiej osoby, która by mi gdzieś tam... Mówię chyba, bo... Nie, raczej nie. Raczej nie, może to było tylko i wyłącznie takie po prostu... Człowiek musi sobie pewne rzeczy przetłumaczyć w głowie, a to tam już nieważne.
Także mam nadzieję, że zawsze będę trafiać super gości, zawsze będę, będzie tak, że tak będzie. O, po prostu, że tak, takich ludzi będę poznawać. Ostatnio, teraz do nas przyjechała para i mówię, że mój kot jest wędrowny i bardzo często lubi chodzić tam do babci, zawsze mówię do babci, do domku, i żeby się nie przestraszyli, czy tam może ktoś nie lubi kotów, czy coś, wiadomo jak to jest. A ona się pcha po prostu tam do domu, jak widzi, że ktoś tam kręci się, gdzieś tam światło się zaświeci, czy coś, no kot związany z tamtym miejscem. I napisałam do tej parki, ale ta parka, powiem Wam, pani do mnie napisała, że nie ma problemu, jeśli kotka będzie chciała, no to ją wpuszczą, bo sami mają kota. Także ja mówię, ciągle gdzieś tych ludzi takich trafiam, naprawdę bardzo sympatycznych. A może są za krótko, żeby po prostu coś tam się mogło zadziać, ale nie. Nie, ja z natury jestem zazwyczaj pozytywnie nastawiona do ludzi i jakoś tak szczerze wierzę w to, że ludzie są dobrzy. No, pozostawiam to do każdego interpretacji, wiadomo. Także ja się nagadałam na różne tematy. Będę kończyć. Tak, ta torebka to jest po prostu mistrz. Normalnie cud. Jak to się błyszczy. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Do zobaczyska. Oczywiście. Pozdrówka dla wszystkich. Pa!